Widziałam cię tu wcześniej. Jak cię zwał? Geralt z Rivii. Ja jestem Yuta Andimun. Nie znalazł się dotąd taki, kto potrafiłby mi dorównać w walce. Może się ze mną zmierzysz? Z tobą? Pokonałam najsławniejszych wojowników z Faroe, których przez szacunek nie wymienię z imienia. A kim jest niby Geralt z Rivii? Kimś, kogo dotąd nie pokonałaś. Może nie warto tracić na ciebie czasu. Nie słyszałam, żebyś wsławił się jakimiś wielkimi czynami. Jakie wielkie czyny masz na myśli? Jeśli miałabym walczyć z Wiedźminem, przydałby mi się odpowiedni miecz. Na dnie niedaleko brzegu leży wrak zatopionego Drakara Hoskulda Rogatego. Razem z jego mieczem, którego ponoć nie sposób było wyszczerbić. Przynieś mi go, a zmierzę się z tobą. Dobrze, spróbuję. Do zobaczenia niedługo. No, ciekawa jestem, czy wrócisz. Bywaj! No? Jak się mają sprawy na Faroe? Jak zawsze, leje i piździ. Dumasz, od ciebie bije. A co tu kryć? Faroe to skała porośnięta sosnami, ale nam więcej nie trzeba. Sosną się nie najecie. Ale zrobimy z niej drakar, a wtedy zjemy to, co wyhodowali inni. Po tym, jak zabierzemy ich złoto, porwiemy ich kobiety i puścimy z dymem ich chałupy. Tak żyje klan Dimun. Bywaj. Dał wiatr z północy. Szanam, żeby posłał wszystkich przeciw czarki. Witaj, nieznajomy. Od słonego powietrza chce się pić, co? Rzucę okiem, co tam masz. Bywaj. Ale jesteś paskudny.
Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Naprzód! Ah!
Czym jest dla ciebie? Witaj, białowłosy. Mam miecz Hoskulda, tak jak chciałaś. Nie sprawdzałem jeszcze, czy naprawdę nie da się go wyszczerbić. No proszę, jak ci się udało go zdobyć? To nic wielkiego. Wystarczyło wstrzymać oddech i synchronicznie machać rękami i nogami. Mocnyś w gębie. Zobaczmy, czy i na ubitej ziemi taki hardy będziesz. Jestem gotowy. Zaczynajmy więc. Niech Freja wskaże zwycięzcę. Nie dziwię się, że trudno ci było znaleźć godnego przeciwnika. Ale w końcu znalazł się taki. Gdzie się tego nauczyłeś? W Kaer Morhen. Kaer Morhen? To strasznie daleko. Założę się, że sporo nauczyłeś się też po drodze. Może mi o tym opowiesz? To byłaby długa historia. W takim razie potrzebujemy jakiegoś spokojnego miejsca, zacnego miodu i... co ty na to? Chętnie. Zobaczymy się w karczmie? Tam jest za głośno. Możesz przyjść do mnie, mieszkam w Harviken. Będę czekać po zmroku. Do zobaczenia zatem. Ładne miecze, ale wolę solidne topory. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. Jak czarnym w końcu bitwę wydamy, to zrozumie, że trzeba się złożyć. Jesteś wiedźminem, prawda? Witaj. Już zaczynałam podejrzewać, że się rozmyśliłeś. Za nic nie przegapiłbym możliwości spędzenia z tobą miłego wieczoru. Nie wiem, czy będę zajmującą towarzyszką. Tak naprawdę rzadko mam okazję rozmawiać z mężczyznami. Nie musimy rozmawiać. No proszę, a ja myślałam, że Freja zakpiła ze mnie. Ślubowałam jej, że wyjdę tylko za tego, kto pokona mnie w walce. A ona zesłała mi wiedźmina. Co za ironia. Jesteś bardzo rozczarowana? Nie, bo widzę, że dobrze się rozumiemy. Zostaniesz tu na...